zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć i trzymam się nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał Zapraszamy do Metra. Dziś widzimy nowy pociąg Skoda Warszawia. To są zdjęcia, kiedy faktycznie pierwszy raz wjechał do Warszawy. Jak widzicie na załączonych obrazkach, jesteśmy na Warszawa Gołąbki. A Warszawa Gołąbki nie znajduje się w Warszawie, więc zaraz po przejechaniu końca tego peronu po tamtej stronie, a konkretnie po przejechaniu tego wiaduktu, pociąg wjedzie do Warszawy, także lecimy tutaj, proszę bardzo, dronem. Jak widzimy, pociąg metra pierwszy raz w Ursusie przy okazji przejechał ten kawałek i wjeżdża tutaj oficjalnie pod wiaduktem do Warszawy, czyli pierwszy pociąg Skoda Warszawia pojawił się już w Warszawie, przy okazji w dosyć specyficznym miejscu, bo dokładnie w tym miejscu, przy tym wiadukcie, będzie już niedługo powstawać stacja techniczno-postojowa Karoliny. Ale może trochę więcej informacji bezpośrednio o samym pociągu, bo domyślam się, że jesteście ciekawi właściwie, co to jest i co to do nas przyjechało. A konkretnie w 2020 roku, w styczniu, Metro Warszawskie podpisało umowę ze Skoda Transportation na dostawę 37 nowych jednoprzestrzennych składów metra złożonych z 6 wagonów. Producent dostarczy 6-członowe składy o łącznej długości 118,2 metrów, zabudowane z aluminiowych pudeł. Kontrakt obejmuje więc w sumie 222 wagony, w tym 74 z kabiną maszynisty i 148 wagonów pośrednich. Wartość umowy to ponad 1 miliard polskiego golda netto. Przewidziana też opcja na dostawę kolejnych 8 składów, która może być uruchomiona do lipca bieżącego roku. Natomiast jak wyglądają te nowe pociągi? Bo widzimy kolory te same, podobne do Inspiro, ale trochę się zmieniło. W środku mamy takie rzeczy, których mogliście się wcześniej nie spodziewać, czyli na przykład pojemność tego pociągu to 1500 osób. Jest dostosowane oczywiście dla rowerów, wózków dziecięcych, osób z niepełnosprawnościami. No i ma oczywiście wyświetlacze, ekrany i tak, żebyśmy mogli dowiedzieć, gdzie jesteśmy, jaka będzie kolejna stacja i jaka będzie następna reklama. Pojazd jest wyposażony w system kamer, pudła pojazdu są wykonane z aluminium, tak jak już mówiłem, i ich produkcja odbywa się w największym centrum obróbki w Europie, znajdującym się w zakładzie Skody w Ostrawie. Ponadto długość jednego wagonu wynosi około 20 metrów, a całkowita długość kompletnego pojazdu wynosi 118,2 metry. Czyli tak jak mówiłem przed chwilą, przenieśliśmy się już na Kabaty, jak widzicie. Jesteśmy na Ursynowie i już parę godzin później widzimy pociąg metra, który tutaj właśnie dojeżdża już do STP Kabaty. To wszystko się tutaj oczywiście łączy w jedną całość, ale jako ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że ten pociąg, podobnie jak większość w metrze warszawskim, ma maksymalną prędkość, która wynosi 90 km na godzinę. Ten pojazd przyjechał do Warszawy 25 kwietnia z raptem 6-godzinnym opóźnieniem. Co osoby, które oglądały live'a, bo te zdjęcia, które teraz macie bezpośrednio z Ursynowa, były na live'ie, wszystko transmitowane i mogliście zobaczyć na żywo, jak pierwszy pociąg metra wjeżdża na STP Kabaty. Tutaj zaraz tam zobaczycie mnie później. Jak widzimy, najpierw jest deryzyna, która przejechała cały szlak, aby można było to wszystko zaobserwować, jak to mniej więcej wygląda. A tutaj jeszcze taki timelapse, który macie, żebyście mogli mniej więcej zobaczyć, jak przyjechały tutaj ten pociągi. Jeden, a później drugi, jak widzimy, z naszym właśnie nowym pociągiem metra. Transport, jak widzicie, dosyć ciekawy, biorąc pod uwagę, że tutaj na tej bocznicy nie ma oczywiście żadnego elektryfikacji, więc tutaj jeździ po prostu pociąg spalinowy. Natomiast na odcinku tam głównej trasie to po prostu jechał nocą cały ten skład i przepuszczał wszystkie możliwe pojazdy, które normalnie były w kursie, czy też pojazdy pasażerskie, no bo to jednak najważniejsze jest to, żeby pasażerowie mogli dojechać bez większych opóźnień. A taki pociąg, no to po prostu jedzie sobie dłużej i tak jechał sobie 6 godzin dłużej. Czyli no jechał z jakieś pewnie 12, jak nie więcej godzin, tak jak teraz sobie próbuję przeliczyć to.
Tutaj mniej więcej wjeżdżamy, może w sumie zadam ciekawostki, powiem wam dokładną datę, o której godzinie ten pojazd wjechał do STP Kabaty, bo o której wjechał do Warszawy, no to już mniej więcej mogliście zobaczyć, to nie było jakoś też, no to było jakiś już czas temu, w sumie to też mogę wam powiedzieć w ramach ciekawostki. Jedno i drugie, żebyście wiedzieli, jak to tutaj się po prostu składa na jedną całość, więc jak tutaj widzieliście, mamy, no i tutaj też to jest ten słynny przejazd kolejowy, na którym tam co jakiś czas jakiś tam pojazd sobie próbuje wjechać właśnie w inne pociągi i tak to wychodzi, i tak to wypada, i później to wszystko w siebie wjeżdża, czego oczywiście byśmy nie chcieli. Dobrze, to już patrzymy na zdjęcia wjazdu. Wjazd odbył się, a mianowicie około godziny do Warszawy, ten na Gołąbkach, około godziny 11.13 25 kwietnia 2022 roku. Natomiast wjazd na Kabaty już bezpośrednio tutaj, to jak już będzie trudniej z wyciągnięciem tego, bo tu mamy różne zdjęcia, ale tak powiem mniej więcej te zdjęcia były robione w podobnym okresie, czyli około godziny 13.30 ten pociąg wjechał, ale przynajmniej spróbował wjechać na Kabaty, później tam było przełączanie tych wszystkich elementów, żeby to mogło się tam połączyć, no i później tam osoby, które były zaproszone, miały szczęście i sobie podobiły zdjęcia już bezpośrednio na hali i mogli sobie poobserwować, jak wygląda ten pociąg prosto z hali metra. Tak wygląda najnowszy pociąg metra. Sądzę, że może być ciekawy. Ciekawe w ogóle, jakie wydaje dźwięki przyspieszenia i zwalniania. Tego nie wiemy, no bo on tutaj nie jechał na swoim własnym ciągu, tylko był po prostu ciągnięty lub pchany. No i czekamy. O, tu właśnie widzicie, jest przełączanie i później pociąg metra bezpośrednio był przeciągnięty, już te klasyczne parę metrów tutaj dezyną właśnie metra, aby ładnie się zaprezentować, co nie? A nie jakieś tutaj od Skody pojazdy. Cały transport był realizowany, z tego co kojarzę, też przy okazji przez Skodę. I takich transportów w najbliższym czasie będzie coraz to więcej, no bo jakby to nie powiedzieć, coraz więcej tych pociągów będzie musiało tu faktycznie przyjechać do Warszawy. No jeżeli faktycznie w całości te wszystkie pojazdy będą w Warszawie jeździć na pierwszej i drugiej linii metra, a ich jest tutaj naprawdę, bym powiedział, dosyć dużo, no to wiecie, to tak to będzie wyglądać. Tutaj widzę, na transporcie publicznym jest napisane, że na Okęciu był o 13.35 mniej więcej, a nie, na Kabatach się pojawił o 13.35, no to pamiętam, to Witoldowi jakoś mniej więcej taką datę podałem, więc o takie mniej więcej jakoś chyba wjechał. No ale dobrze, to byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki specjalny film jeszcze tutaj ze Skodą wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Film pojawił się trochę później niż faktycznie sam wjazd, który miał miejsce w poniedziałek, ale sądzę, że może i tak coś ciekawego mogliście zobaczyć, jak na przykład wjazd na Gołąbkach, którego chyba nikt jeszcze nie pokazywał. No, poza kołem miłośników metra, bo my tam też po prostu byliśmy razem. Zresztą pewnie już część z was wie, że jestem jego częścią. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!